Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kulawych Rozmów. Dzisiaj z nami w tym nowym anturażu Magdalena Orłoś. Witam. Przywitaj się. Cześć. Przywitaj się, tak, jestem. Magda jest działaczką we Wrocławiu, działaczką na rzecz osób z niepełnosprawnością i działa bardzo mocno na temat inkluzywności kultury. Czy to się zgadza, wszystko co powiedziałam? Po części może tak, ale tak naprawdę to ja po prostu współpracuję z jedną z fundacji wrocławskich, Katarynka, która zajmuje się dostępnością kultury dla osób głuchych i niewidomych, dlatego że te dwie społeczności były przez wiele, wiele, wiele lat po prostu wykluczone z kultury, bo osoba niewidoma, idąc do muzeum, które jest wszystko gdzieś tam pokazane na ścianach, za szybą, nie można dotykać. I taki kurator kultury, który gdzieś tam oprowadzał, też nie był nauczony, żeby na przykład opowiadać tak jakby używając takiej audiodeskrypcji, tak? Czyli opisu tego wszystkiego. Dziś w ogóle się to wszystko też zmienia, idzie tak jakby z duchem postępu w ogóle i ta dostępność jest już też wdrażana w życie, tak? Dlatego jest bardzo dużo pracy w tym temacie, bardzo dużo uświadamiania, uczenia osób, instytucji, urzędów, tak, żeby nam, osobom z niepełnosprawnościami, żyło się po prostu też łatwiej. No właśnie, nam. Użyłaś słowa nam, bo wiadomo, tak, że wszyscy wiedzą, że jestem osobą z niepełnosprawnością. No ale właśnie, czy ty też jesteś? Bo po tobie nie widać, prawda? Jak siedzę, to nie. Gorzej jak wstaję i mam gdzieś w nowym miejscu pójść, a nie wiem, gdzie jest na przykład wyjście. Tak, ja jestem osobą niewidomą, a w literaturze używa się słownictwa ociemniała, dlatego że osoby niewidome są to osoby niewidome od urodzenia, bądź takie, które straciły wzrok, powiedzmy, gdzieś do trzeciego roku życia, gdzie nie pamiętają, tak, tej wizualności świata, a osoby ociemniałe są to osoby, które widziały, a później straciły wzrok. Mhm. Powiedz mi, bo mówisz, że działasz właśnie z tą Fundacją Katarynka. Na czym polega to twoje działanie? Na czym polega moje działanie? Ja jestem z jednych, po prostu jestem ekspertem do spraw w ogóle, do tak jakby dostępności dla osób niewidomych, dlatego że ja z wykształcenia też jestem pedagogiem specjalnym i tyflopedagogiem, czyli od osób niewidomych. I czerpię tą wiedzę teoretyczną oczywiście, którą mam wyuczoną, tak, jako swój zawód, ale po prostu z życia. No to jest, nie ma nic lepszego niż osoba, która na bieżąco jest w danym temacie, doświadcza tego na co dzień, tak? Wtedy przekazuje tą wiedzę tak jakby z życia, a nie taką, którą gdzieś tam przeczyta i przekazuje, tak? Na sucho, tak jakby nie wiedząc w ogóle o czym mówi. A czy to działanie właśnie dla tej fundacji jest dla ciebie ważne? Jest bardzo ważne, dlatego że zespół jest fantastyczny. Wiceprezeska Justyna, pamiętam i tego nigdy nie zapomnę, dała mi pierwszą pracę w moim zawodzie trochę lat temu. Pierwszy raz mogłam pracować jako tyflopedagog. Było to jednodniowe zlecenie. Dostałam wtedy dla mnie bardzo duże pieniądze, bo to było moje pierwsze zarobione pieniądze w zawodzie. Dlatego będę naprawdę wdzięczna jej zawsze do końca i nigdy tego nie zapomnę. Później właśnie zapraszano mnie do tych szkoleń i już tak gdzieś coraz częściej i dzisiaj jestem w tym sztabie takim głównym szkoleniowym w temacie właśnie tak jakby pierwszego kontaktu, tak, też z osobą niewidomą. Dlatego, że ja doskonale wiem, co znaczy taki mieć po prostu strach przed nieznanym. Dlatego, że ponad 20 lat widziałam doskonale, ja również nie miałam pojęcia o w ogóle niepełnosprawności, a co dopiero osobach też niewidomych, którzy zawsze byli dla mnie w ogóle, jak ja to mówię, jakimiś kosmitami, bo ja nigdy nie mogłam zrozumieć, jak można iść nie widząc i ta laska prowadzi kogoś. Nie mogłam tego w ogóle pojąć, dlatego ja to rozumiem i mam po prostu też taką misję przekazywania tej wiedzy, ale też doświadczania po utracie, tak, swojej sprawności wzrokowej,
po prostu doświadczenia też tych wszystkich schematów społecznych, stereotypów, takiego stygmatyzowania, że ja jako osoba niewidoma, to już często traktuje się mnie jako osobę całkowicie w ogóle... niesprawną umysłowo. Dokładnie, całościowo, tak, że wchodząc gdzieś do urzędów, różnych takich miejsc, gdzie wchodzę tak z kimś, tak, bo ja się poruszam po mieście Wrocławiu, jak załatwiam różne sprawy z asystentem, który ma tak jakby... jest zatrudniany przez różne fundacje w projektach i dzięki temu nam się żyje łatwiej, dlatego że ja mieszkając tu we Wrocławiu sama, bez rodziny i nie muszę prosić po prostu znajomych, tak, o pomoc, tylko ja czuję się komfortowo, dlatego że wiem, że on jest w pracy, on dostaje za to pieniądze, wynagrodzenie i ja, i to mi daje taką moją wolność i niezależność, nie, po części. I często było tak, że z tym asystentem wchodząc właśnie gdzieś do jakiegoś urzędu czy różnych innych instytucji, tam zwracano się po prostu do asystenta, nie do mnie. A nawet jak już mam tak wyuczoną metodę, że asystent wie, że on jak coś tam mnie tylko doprowadza do drzwi, ja mówię: Rafał, ty nie wchodzisz tam, tak? Ja, to są moje sprawy prywatne, ja jestem człowiekiem niezależnym, decyduję o sobie i tak dalej. Niech też po prostu ludzie się uczą tak jakby przebywania i przełamywania tego jakiegoś swojego pierwszego strachu z osobą z niepełnosprawnością, bo za każdym razem chcą, żeby asystent wchodził, czekał, nie? Ja muszę tłumaczyć, ale przepraszam, to jest tylko mój asystent, osoba obca, tak? Ja nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj siedział z boku, no. Pani do mnie może spokojnie mówić i ja to wszystko rozumiem, ja tylko nie widzę, nie? Tak. To jest duży problem taki właśnie, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, z niepełnosprawnością. Mm-hmm. Właśnie to, że troszeczkę nas się traktuje po macoszemu, prawda? Jakbyśmy nie do końca byli dorosłymi, takimi trochę dziećmi, oj, tak, prawda? Tak. To jest w ogóle też taki bardzo duży problem w ogóle z kobiecością wśród kobiet z niepełnosprawnościami. To masz na myśli? Z kobiecością, dlatego że mnóstwo kobiet też tak jakby poprzez to traktowanie właśnie ludzi, społeczeństwa, nie może w sobie wyzwolić taką: ja jestem kobietą, ja jestem to, że tak jak my mamy, tak, to myślenie takie wolne, luźne, ale to też wiadomo, to jest też bardzo zależne od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, znaleźliśmy. My kiedyś byłyśmy pełnosprawne, tak? Myśmy żyły w społeczeństwie, które gdzieś tam przybrało jakieś swoje normy, jakkolwiek to brzmi, bo w sumie co znaczy norma, tak? Ale jest pewna norma społeczna, gdzie wszystko, co gdzieś tam, tak jak ja poruszam się z białą laską, czy osoby właśnie, kobiety poruszające się na wózku, automatycznie są postrzegane jako właśnie te niepełnosprawne. Bezpłciowo. Nie? Dokładnie. Dokładnie. Nie, jesteśmy tymi niepełnosprawnymi, nie? Tak, to oni, tak, oni, tak. Oni, nie ma tam... Tak. Podziałów na płcie. Najlepiej pomóc, najlepiej tutaj się zapytać, a jak to się stało, a jak długo nie widzisz, a jak ty sobie będziesz radzisz. Będziesz widzieć. Dokładnie. Na pewno będziesz widzieć, bo przecież wszystko postępuje, medycyna, no. Ja już to słucham 13 lat. No już 13 lat jestem po utracie wzroku. Właśnie to jest to zaskakujące, że mimo tego, że nasze niepełnosprawności tak bardzo się różnią, bo przecież ty masz niepełnosprawność oczu, w cudzysłowie, ja niepełnosprawność ruchu, a dosłownie dostajemy takie same pytania, prawda? Taka w ogóle medykalizacja tej niepełnosprawności, typu, że słyszałam ostatnio, że był taki eksperyment, że szczurą coś tam zrobili, ja oni chodzą. Słyszę. Albo na przykład, czy słyszałaś może o akupunkturze, czy słyszałaś może o takim leku, że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że my również jesteśmy na bieżąco, również słyszeliśmy o tych różnych nowinkach, z jakiejś przyczyny z nich nie korzystamy, prawda? Tam to najbardziej zależy, żeby to wiedzieć, nie? Tak. Ja rozumiem, że są też rodziny, ludzie, którzy nie zawsze gdzieś mają dostęp do jakiejś takiej wiedzy. Nie każdy gdzieś potrafi to wyszukać. Nie każdy też ma dostęp do jakiejś dobrej kliniki, dobrych lekarzy. Bo nie czarujmy się, no, jak się ma takie poważne, różne schorzenia, to ciężko się leczyć tylko na fundusz. Ja wiele razy od okulisty na fundusz słyszałam takie rzeczy, że po prostu
Szkoda to powtarzać, że mam wrażenie, że ten okulista powinien jeszcze raz iść od nowa na studia i się nauczyć troszeczkę różnych rzeczy już istniejących, gdzie bardzo mało wie, gdzie się nie edukuje na bieżąco. Wiesz co, mam takie samo poczucie wobec właśnie osób, które lekarzy, neurologów i ortopedów, ale mi się wydaje, że to nie jest kwestia braku wiedzy, tylko braku styczności z osobami z niepełnosprawnościami. To się wydaje dziwne, nie? Tak, właśnie to jest, niby to są fachowcy, ale tak naprawdę wydaje mi się, że takiego pacjenta jak my, czyli osoby z niepełnosprawnością, taki lekarz spotyka często pierwszy raz, kiedy my właśnie wchodzimy do jego gabinetu. Tak. I to są rzeczy, o których on czytał, to gdzieś było w trakcie jego studiów, to było gdzieś w podręcznikach, ale sensu stricte on nigdy takiej osoby nie widział na żywo. Że był sam na sam, nie? Tak. To właśnie zostanie sam na sam, to jakieś takie jest. Ja już czasami się śmieję też do lekarza, jak mówi tam, żeby ktoś został, mówię, nie, przepraszam, ale ja tu jestem pacjentem, a to jest tylko asystent, on wychodzi. Właśnie to... Tak, i ja zawsze bezpośrednio się pytam, a co panie doktorze, pan się boi? Ja nie gryzę, spokojnie, damy sobie radę, jak pan coś nie będzie wiedział, ja powiem. Tak, tak, tak. Właśnie tak, to jest. Ten strach, aha. Na początku przed chwilą mówiłaś właśnie o tym strachu przed niepełnosprawnością, przed tym pierwszym kontaktem z osobą z niepełnosprawnością. Zastanawiam się cały czas, z czego to wynika, prawda? Bo rozumiem, że są takie niepełnosprawności, które wiążą się z jakimiś deformacjami ciała, które rzeczywiście, nie mówię, że mają prawo albo że to jest słuszne, powodują pewien dyskomfort i problem z tym, jak mam się zachować, ale jeśli chodzi o na przykład o ciebie, bo ja mam jeszcze tą dodatkową rzecz, czyli wózek, ale ty, że tak powiem, wyglądasz zupełnie, gdyby nie to, że powiesz, że jesteś niewidoma, tak? Albo że musi się gdzieś poruszać i wtedy widać, że tak troszkę bardziej po omacku, jeżeli to jest nieznany teren, to po tobie zupełnie nie widać, nie? Skąd ten strach? Skąd ten strach? To, że po mnie nie widać, no ale ja gdzieś tam po mieście tak poruszam się z tą białą laską, chociaż idę z asystentem. To jest kwestia po prostu też komunikatu dla ludzi. Bo wiadomo, idę z kimś pod rękę, ludzie teraz są potwornie zapatrzeni w telefony, zamyśleni, wchodzą non-stop w ludzi, czy tak jak znajoma mówiła, będąc w rynku we Wrocławiu, to po prostu pan szedł tak zapatrzony w telefon, że wywrócił się na nią, na wózek, nie? Dlatego to społeczeństwo jest, ja nawet, jeżeli chodzę z tą białą laską, tak? I z asystentem, to ludzie potrafią we mnie wchodzić, gdzie ja pamiętam, jak miałam dużo lepsze resztki widzenia po utracie wzroku, bo to nie jest tak, że jak się ludziom wydaje, że każda niewidoma widzi czarno, tak? Albo jak się traci wzrok, to od razu totalna ciemność, kurtyna, nic, zero. Z 90% ludzi z tak zwanych niewidomych ma szczątkowe widzenie, ma światło, jakieś poczucie, widzi jakimś kątem oka, częścią oka, jakieś może kontury, jakieś plamy, tak jak ja przyszłam tutaj do ciebie, tak, nie widzę ciebie, nie widzę niczego dookoła, nawet co jest przede mną, nie widzę swojej ręki, a widzę paski, nie? I to jest taki ewenement. Nie da się wytłumaczyć tego, bo to jest tak bardzo zróżnicowane w ogóle, jeżeli chodzi o oczy. To nie jest tak, że każdy widzi tak samo, albo że każdy gdzieś tam tak samo traci to widzenie. To jest po prostu kontrast. Kontrast, który jest mega istotny dla osób słabowidzących. I to nie takich słabowidzących, którzy sobie założą okulary korekcyjne, wsiadają do auta i jadą, nie? Chodzi o osoby słabowidzące, które żyją już na pograniczu widzenia i niewidzenia. Wtedy niesamowitą rolę odgrywa kontrast. Ja pamiętam, jak przyjechałam tutaj po utracie wzroku na studia z Przemyśla do Wrocławia i studiując, jeszcze w ogóle nie mając pojęcia, jak ja mam się uczyć, ja całe życie byłam wzrokowcem, tak? To nie wiedziałam, jak mam w ogóle kogoś prosić o pomoc, co ja potrzebuję. To bazowałam na resztkach widzenia, żeby wyjść z sali, to patrzyłam się po prostu w stronę sali, próbowałam dostrzec drzwi, które po prostu były ciemne. One były ciemne na tle jasnej ściany i to dawało kontrast, nie? Czyli jasna ściana, ciemnobrązowe drzwi, to mi też dużo dawało, bo gdyby były białe drzwi na białej ścianie, ja bym nie miała pojęcia. Zaraz porozmawiamy też tak o tym, jak ważne jest to, żeby, jeżeli prowadzimy jakiś biznes, to żeby oznaczać drzwi do tego biznesu w jakiś sposób kontrastowy, czy chociażby schody, prawda? Ale moje pytanie brzmi, skąd ten strach w osobach sprawnych przed pierwszym kontaktem z osobą niepełnosprawnością? Po prostu bierze się z niewiedzy. Totalnie z niewiedzy, dlatego że ja pamiętam swoje młode lata, tak? Chodząc na dyskotekę w Przemyślu, pamiętam chłopaka na wózku, tak? Który skoczył na główkę,
kręgosłup, rdzeń, wszystko uszkodzone, był na wózku. Ile razy ja próbowałam do niego podejść, zagadać i w ostatnim momencie zawracałam, bo ja, wiadomo, chciałam zagadać, normalnie pogadać, nie wypytywać się, a co się stało, a coś, bo znałam go oczywiście z widzenia, w mniejszych miastach to się każdy znał z widzenia, ale ja po prostu nie wiedziałam jak, żeby go jakoś nie urazić, żeby jakoś się dziwnie na mnie nie popatrzył po to, co ja w ogóle od niego chcę. I pamiętam też sytuację, tego nie zapomnę, właśnie z panem, który szłam, akurat mój brat był w wojsku w Przemyślu, szłam tam w odwiedziny do niego i zobaczyłam pana z białą laską i nagle takie, trzeba mu na pewno pomóc, on na pewno potrzebuje pomocy, przecież on nie widzi, nie? To jest takie też pierwsze myślenie ludzi obok, mijających nas, jak widzą osoby z niepełnosprawnością, no to trzeba oczywiście pomóc. No i tak samo miałam, że podchodziłam do niego i nagle się wycofałam, ale ten pan ruszył i stwierdziłam, o kurczę, ja idę w tym samym kierunku, to po prostu szłam za nim i w razie czego, że mu pomogę. Ja tego samego doświadczałam. Ja pierwsze moje kroki gdzieś, poruszając się z białą laską, jeszcze bardzo niezdarnie, jeszcze nie potrafiłam się przestawić totalnie na te inne zmysły, bo gdzieś tam przez wiele lat wynajmowałam w różnych miejscach pokoje. I musiałam się uczyć terenu i sama gdzieś tam dojść do przystanku, żeby gdzieś tam dojechać. I widziałam gdzieś tam kątem oka jakieś taką kontury postaci, która się zatrzymuje, czeka, aż ja przejdę i zaczyna ruszać za mną. Ja sobie przypominałam, że ja kiedyś tak samo robiłam. Ja wiem, że ludzie... że ktoś chce cię tutaj prześledzić? Nie, gdyby to była ciemna noc i tak dalej, to może tak, bo bym miała poczucie zagrożenia. To było w biały dzień przy Bartskiej, mega ruchliwa ulica, pełno ludzi. To nie. Ja już po prostu przez to doświadczenie swoje, że ja kiedyś też tak robiłam, to wiem, że ludzie czasami reagują, bo to jest po prostu strach przed nieznanym, nie? Czy czujesz się miło wtedy, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ktoś właśnie tutaj jest jakimś takim ukrytym aniołem? Czy wręcz przeciwnie, masz takie? Wiesz, miło i niemiło, bo to zależy, z której strony na to patrzeć, nie? No, po prostu idę, no, nie reaguję, bo ani nie zagaduję, ani nic, bo nie wiem, czy to jest na pewno, tak? Jeżeli ten ktoś idzie i czuje się z tym dobrze, okej. Okay. Jak dochodzę gdzieś do przejścia i słyszę, tak, że ten ktoś idzie za mną, to przynajmniej wiem, że mam się kogo zapytać, czy mogę teraz przechodzić, czy jest światło zielone, tak? Na tej zasadzie, bo osoby, które poruszają się samodzielnie z białą laską, nawet jak mają to jakieś resztki widzenia i jakieś kontury gdzieś dostrzegą, czy w ogóle nie widzą, to my po prostu bazujemy na słuchu i my słyszymy, tak? Takie różne rzeczy, że ktoś idzie, że ktoś się zatrzymuje, że za chwilę rusza. Wiadomo, że nie w 100% to jest tak, że ktoś się zatrzymuje i rusza, żeby gdzieś tam nam w razie czego pomóc, bo wiadomo, ktoś się może zatrzymać, czegoś szukać, coś przeczytać w telefonie, nagle ruszyć. Także tu nie ma jakiejś takiej reguły, nie? A wróćmy jeszcze do tego, co mówiłaś a propos tego swojego kolegi z liceum, tak? Który skoczył na główkę. Nie, to nie jest kolega z liceum, to gdzieś tam z innego osiedla. Tak, ale w sensie osoba tak. Znajoma, którą jakby kojarzyłaś. Mówiłaś właśnie, że bała się do niego podejść, zapewne nie widziałaś, jak do niego zagadać. No teraz masz lata doświadczeń za sobą. Co byś powiedziała komuś, kto właśnie się boi podejść do kogoś znajomego, czy nieznajomego na wózku, czy też niewidomego, czy z inną dysfunkcją? To wszystko zależy też od charakteru człowieka. To nie jest też tak, że ja mogę dać jakąś receptę, jak się zachować, jak widzisz znajomego. Nie chodzi o to, jak się zachować, tylko to sobie pomyśleć w głowie. Zawsze trzeba się po prostu pytać, tak? Podejść, zagadać. My jesteśmy tacy sami ludzie jak każda inna osoba. Nie wiem, no ma, w ogóle myślę, że odnoszę takie wrażenie, że społeczeństwo w Polsce też jest takie bardzo zamknięte na taki kontakt bezpośredni. Ogólnie czy z osobami z niepełnosprawnością? Nie, ogólnie. Ogólnie. Kobiety często reagują jak jakiś mężczyzna podejdzie, od razu zagada, może gdzieś tam na kawę zaprosić, to one się patrzą jak na kosmitę, o Jezu, co on ode mnie chce w ogóle, nie? Nasze społeczeństwo jest po prostu w ogóle tak w tym kontakcie nie jest bezpośrednie, żeby gdzieś kogoś obcego zaczepiać, a co dopiero jeszcze z niepełnosprawnością. I myślę, że to jest przede wszystkim strach przed nieznanym, dlatego na każdy
szkoleniu, czy jak jeździłam też w takim projekcie po szkołach na Dolnym Śląsku z różnymi osobami, przede wszystkim z takim serdecznym kolegą Pawłem Porusem, który jest też po wypadku i na wózku się porusza. Zawsze gdzieś staramy się przekazać taką wiedzę takiego luźnego kontaktu, tak? Przełamania przede wszystkim tych pierwszych barier. Owszem, pokazujemy też na przykład, jak można nam pomóc, żeby po prostu albo czego nie robić, nie? Tak jak sama pewnie nieraz miałaś sytuację, że ktoś nagle chciał cię z tyłu złapać za rączki od wózka i popchać, nie? Bez pytania, czy w ogóle pomóc, czy potrzebujesz tej pomocy, albo przede wszystkim jak pomóc. Mhm. To jest właśnie takie pytanie zasadnicze, nie? Czy pomóc, tak? Jak ja potrzebuję pomocy, to zapytać się po prostu, ale jak to zrobić, nie? Proszę ja mi powiedzieć. Ja dodaję jak. Do tego wszystkiego jeszcze trzecie pytanie, mhm. które brzmi, czy już jest pani bezpieczna na końcu udzielonej pomocy? Bo mi się tak. zdarzyło tak właśnie, że wszystko pięknie przeprowadziliśmy, czyli właśnie, tak. czy pani pomóc? Tak. Jak pani pomóc? No musi pan tu wziąć i tak dalej, mhm. ale pan jakby puścił mnie za szybko i mhm. po prostu ja z tego krawężnika zjechałam i klęczałam tam przy ulicy Pawła Włodkowicy, ale tam nie było kościoła, tylko tak sobie po prostu klęczałam, bo spadłam z wózka. Ale wiesz co, zastanawiam tak. się też nad taką jedną rzeczą, że ja sobie zawsze mówię, że jak ktoś tak na mnie patrzy i tak widzę, że chciałby zagadać, ale za bardzo nie wie jak, to sobie myślę, że on nie wie, jak do mnie zagrać, nie dlatego, że ja jestem niepełnosprawna, tylko, że taka ładna. Wiecie, co mam też takiego kolegę, który mówi, że patrzą się na niego, którego serdecznie pozdrawiam, Marek Miekołowski, który zawsze mówi, że wszyscy się na nas patrzą, bo my jesteśmy superstar. Gwiazdy. Tak, że oni po prostu boją podejść po autograf, ogóle... tak. więc patrzą, ale po autograf nie podejdą, nie? Więc to tak. Tak, to jest właśnie, to już jest takie myślenie, którego na pewno nie ma zaraz, nie? Wiesz, co jest śmiesznie? Po stracie, no. Rozmawiam właśnie czasami ze swoimi znajomymi, którzy też właśnie z Markiem, z Monią, właśnie coś takiego, że ci wszyscy sprawni patrzą na nas z politowaniem, ale my na nich patrzymy jeszcze bardziej. Dokładnie. Wiesz, o co chodzi? To jest takie... Dokładnie. I widzisz, co tam ja zawsze wiem, co im tam w głowach, wiesz, tak, się tłucze, tak. nie? Że no. jak podejść, że może trzeba pomóc, jak pomóc, o Boże, trzeba pomóc, Matko Boska. Mama mówiła, że jak kogoś takiego zobaczysz, to trzeba pomóc, wiesz. Tak, trzeba być dobrym, pomagać tak. ludziom i w ogóle, tak. tak, o Jezu, ona nie widzi, wow, do, Jezu, trafiła nie do drzwi w autobusie, nie? Tak, a to już jest oddzielna historia. To właśnie znajomi opowiadali na jednym z wyjazdów, gdzieś tam na mecz pojechali, siedzieli w knajpie, wiadomo, mieli jakiś tam czas, czekali na coś, no to poszli sobie coś zjeść i oczywiście, no to normalnie, jak każdy człowiek zamówi sobie jakieś piwo, jakieś ten, no i siedziały dwie takie starsze kobiety obok przy stoliku i komentowały, myśląc, że no, jak człowiek jest z niepełnosprawnością, to też nie słyszy, nie? To jest właśnie takie głupie. Albo nie rozumie. Tak, nie rozumie, nie słyszy, nie widzi, w ogóle można o nim mówić przy nim, a on nie zareaguje, bo on przecież jest niepełnosprawny, nie? I siedziały z boku jedna do drugiej. Wiadomo, że tam jak to w towarzystwie coś tam się wypsnęło, jakieś przekleństwo, tu piwo, tu coś tam, opowiadali różne historie, śmiali się. No i te kobiety siedzą, mówi, ty patrz, niepełnosprawni piwo piją, nie? A ta druga, no i do tego jeszcze niemożliwe, przeklinają, ty to słyszysz? Dlatego to jest po prostu nas posadzić w pampersie, przy kaloryferze, jeszcze przypiąć, żeby się nie ruszać i karmić, nie? Dlatego takie jest myślenie, ale to jest tak, jak nieraz też się rozmawia no, w naszym tam gdzieś środowisku, że nas się właśnie mało pokazuje takich ludzi prężnie działających, osiągających fajne rzeczy. Znaczy ja nawet mówię, że nawet nie osiągających, po prostu zwyczajnych, takich, że idziesz do sklepu, też kupujesz jajka, bo robisz sobie też taką samą jajecznicę jak wszyscy. W domu czeka na ciebie mąż albo dziecko, albo pies, którego tak samo, wiesz, musisz ogarnąć, no tak? No co ty, niepełnosprawny ma męża, dzieci? Nie ma? No co ty? No przecież ludzie tak reagują. Ja moja znajoma w ciąży, która się porusza na wózku, czy właśnie miałam kiedy taką rozmowę? Wczoraj. Znajomy, który stracił wzrok, szedł w chustę, miał w chuście dziecko, psa przewodnika, jeszcze białą laskę, nie? I po prostu nie mogli się nadziwić, no jak niewidomy z dzieckiem, przecież ja widząca idę, a on nie widzi. Ja mówię, ale pani sobie nie zdaje sprawy, że pani idąc wzrokiem się zamyśli, w cokolwiek walnie i tak dalej. Osoba niewidoma ma tak wyczulony każdy krok, tak. ma tak wyczulone wszystkie inne zmysły, ma psa przewodnika, chroni się jeszcze białą laską. I ja sama wiem z doświadczenia, że chodząc wiele lat po górach, to nie ja się przewracam, tylko osoby widzące.
Ja chodzę, nogi są po prostu jak czujniki. Każdy krok jest przygotowany na wszystko, tak? Pod nogami. Wyczuwam sobie to jeszcze kijkami trekkingowymi. No Biała Laska to samo, jest dotyk, przedłużony dotyk, wyczuwam sobie gdzieś podłoże. Tak samo w górach kijki trekkingowe. To nie jest tak, że jak się nie widzi, to od razu po prostu już zabójstwo, nie? Na ulicy. Zaraz po prostu wszystko nas dosięgnie, we wszystko wejdziemy. To jest brak też wiedzy. To jest brak wiedzy na temat drugiego człowieka i rozumiem, że ileś lat wcześniej mogłoby być to takie zrozumiałe, ale w dzisiejszych czasach, gdzie jest tego naprawdę tak dużo, pod tak zwanym palcem w smartfonie, wystarczy sobie na YouTubie czy w internecie poczytać, bo tych filmików edukacyjnych o niepełnosprawnościach, jak się tłumaczy, jak się żyje, jak się funkcjonuje, wszystko jest. Ale ludziom się nie chce. No najlepiej nas katować codziennie takimi samymi pytaniami. Tak. Nam po prostu... Ja już rozumiem osoby, które kiedyś spotykałam, już takie wiele lat po gdzieś tam utracie tej sprawności i jak ktoś pytał kolegę na wózku, nie? Mhm. O Jezu, a dlaczego ty jesteś na wózku? Ile lat, nie? On mówił... A po wojnie spadałem skakałem ze spadochronem i w ogóle się nie otworzył i takie historie sprzedają, więc co on w ogóle mówi, nie? Za każdym razem coś nowego, bo to jest tak, za każdym razem coś nowego i bo to jest naprawdę, no już się nie chce. Ja parę lat temu jeszcze miałam też taką właśnie swoją misję tłumaczenia osób, w ogóle jak to jest, jak to się odbywa. Ale to tak jest, że wydaje mi się, tak, że chwilę po wypadku w ogóle, to tak trochę jest, że człowiek... w ogóle chcę opowiadać światu o tym swoim nieszczęściu, tak, i czuję taką potrzebę. Tylko to się wytraca, w którymś momencie zaczynasz po prostu żyć i zwyczajnie w świecie już nie chcesz, znaczy już po prostu żyjesz, już ta niepełnosprawność nie jest dla ciebie niczym nowym. Tak. To jest już po prostu twoje życie, ty tak żyjesz. Znaczy to też nie jest tak, że to jest jakieś moje nieszczęście, jakoś tak na początku za bardzo byłam w szoku, jak to wszystko gdzieś przeżywałam, tą swoją stratę, którą traktowałam, identycznie przeżywałam to jak żałobę, tak? Bo to jest strata czegoś, co było ze mną od urodzenia, bezpowrotnie i na nowo muszę się uczyć żyć, tak? I to nie jest łatwe, bo o ile z daną niepełnosprawnością, z jakimiś ograniczeniami jesteśmy w stanie nauczyć się żyć, tak, ja nigdy nie będę umiała sobie poradzić z zależnością od innych, z ciągłym proszeniem. Tak. Wiele lat mi zajęło w ogóle proszenie kogoś o cokolwiek. Ja bym milion rzeczy chciała zrobić, świat zwiedzać, społecznie działać, być aktywna, to jest to, sport. To, co myśmy mówiły, nie? Tak, mamy, dokładnie. Mamy kiedy, mamy za co, ale nie mamy z kim. Dokładnie, dlatego ja żyję wielką nadzieją, że w przyszłym roku odbędzie się pewien kongres turystyki. Mhm. To na pewno gdzieś będziemy promować, która właśnie otworzy troszeczkę drzwi takim osobom jak my. Bo nawet takie rzeczy gdzieś tam już się powoli dzieją, jakieś powstają różne biura, ale to niestety nie jest też tak, że my, biedne, niepełnosprawne, chcemy jechać. Dają nam kogokolwiek, masz tutaj, jedź, nie? My też chcemy czuć się komfortowo, my też chcemy jechać z fajnym towarzystwem, na luzie, nie, że ktoś nam powie, tak, o 19 ja już się kładę spać, ty idź do łóżeczka, rano o 6 wstajemy, nie, pij piwka, bo coś ci się stanie, wiesz, na tej zasadzie, nie? To nie jest też tak, że och, dam ci kogoś, masz, ciesz się, nie? Jedź, no przecież ci proponowałem wyjazd, nie? Tylko z kim, no sorry. No. To jest też taka sytuacja, w której ja zauważyłam, że jesteśmy, że osoby sprawne, jeżeli my mówimy o wyjazdach gdzieś na wakacje, to one od razu myślą, że my jedziemy do sanatorium. A tak przecież nie jest, tak? Jeździmy na imprezy, jeździmy do krajów po prostu się wygrzać, tak? Jakichś egzotycznych, żeby spędzić po prostu czas dokładnie tak samo jak każdy inny. I każdy też spędza ten czas zupełnie inaczej, co tak. Po prostu jesteśmy ludźmi, tak? To nie jest tak, jeden będzie leżał z książką, a drugi będzie zwiedzał. Dokładnie. Ja to jestem w ogóle właśnie aktywna, jak ktoś proponuje jakiś wyjazd, ja mówię, ale jedziesz tam leżeć, czy jedziesz wziąć auto, wynająć, zwiedzać wszystkie okolice, pochodzić, w każdy kąt zaglądać. Nie, ja jestem tak zmęczona, że ja potrzebuję tam odpocząć, książka,
leżaczek. Ja mówię, to dziękuję. Ja tego nie poznam. Ja jeszcze po utracie wzroku nie sięgnę wzrokiem tych widoków, nie zobaczę tego wszystkiego. Ja muszę tak jakby doświadczyć to sensorycznie, tak? Mhm. Pobyć, pojechać, poznać teren, zapachy wszystkie, strukturę. Często jest tak też, że osoby niewidome słyszą, no ale po co ty w ogóle jeździsz, jak ty nie widzisz? Przecież ty możesz sobie wszystko posłuchać, jak jest, gdzie w telefonie, nie? No tragedia. No to jest takie, wiesz, stereotypowe myślenie, dlatego że każdy tak naprawdę w podróżach doświadcza i oczekuje zupełnie od podróży czegoś innego, tak? No ja jestem akurat tą osobą, która lubi takie, wiesz, leniwe spacerki, powolne zwiedzanie, takie, wiesz, że tam musimy zobaczyć każdą katedrę, każdy kościół i tak dalej, wręcz przeciwnie, nie. Ale powiedz mi a propos tej doświadczania i tak dalej, właśnie jak, dlaczego to tak ważna jest ta cała inkluzywność kultury? Dlatego, że przez, tak jak wcześniej wspomniałam, też wiele lat, to jest, znaczy tak, może powiem tak, że to jest specyficzne, są to specyficzne wydarzenia, które są odbierane przede wszystkim wzrokowo i słuchowo. Kultura, bo jest to kino, teatr, różne spektakle uliczne, stacjonarne, świetlne, słuchowe. I akurat z kultury właśnie osoby głuche i niewidome były najbardziej wykluczone, dlatego że nawet sobie nikt nie zdaje sprawy, że polski film, tak? Jest polski film. No kto w Polsce robi do polskiego filmu napisy? Nikt. A osoba głucha, widząc film, ona czyta. To już jest jedna rzecz. Druga rzecz, osoby głuche tworzą swoją taką wewnętrzną kulturę, tak? Osób głuchych pisane przez G, niegłuchoniemych, o tym powtarzamy często, bo oni nie są niemi, mają swój język, czyli język migowy. Dla osób głuchych język polski jest językiem obcym, o czym mnóstwo osób nie wie. Dlatego osoby głuche też nie posługują się językiem polskim, tak jak my, osoby słyszące. I często trzeba na takich różnych wydarzeniach nie tylko język migowy, ale też tak jakby język prosty wprowadzać do filmów. Dlatego tworzy się pokazy specjalne dla osób głuchych, gdzie jest film i są stworzone do tego specjalne napisy w języku prostym. Tak jakby dla obcokrajowca, tak? Jest obcokrajowiec, który się tam komunikatywnie jakoś zna ten język, no ale on rozbudowanego języka nie zna. Czyli taki, który jest zrozumiały dla osób głuchych. Jeżeli osoba niewidoma korzysta z kultury, tak jak teatr, kino, koncerty, różne wydarzenia w plenerze, gdzie się bardzo dużo dzieje poza dźwiękiem, tak? Jest bardzo dużo tej wizualności, świateł, wystrój, no wszystko, co wzrokowo się odbiera. Bardzo ważna jest i niesamowitą dostępność nam daje po prostu audiodeskrypcja. A audiodeskrypcja jest to opis obrazu tego, co się dzieje, a czego nie słychać. Czyli idąc do kina, jest wyświetlany normalnie film na ekranie, są dialogi, rozmowy, to wszystko słyszymy. Tylko nie widzimy, co się dzieje na obrazie. I audiodeskrypcja jest wprowadzana pomiędzy dialogi, tak żeby się głosy nie nakładały też, tak? Dlatego jest wprowadzany opis pomiędzy tak jakby dialogami i na przykład jest chwila ciszy, bo ktoś wchodzi do pokoju. No i w audiodeskrypcja mamy odbiorniki, słuchawka w uchu i wtedy my, osoby potrzebujące tej audiodeskrypcji, słyszymy w słuchawce, że teraz otwierają się drzwi i wchodzi kobieta ubrana w niebieską sukienkę, mająca na, nie wiem, nogach czarne szpilki, nie? I my już wiemy, że to wchodzi kobieta, jest w niebieskiej sukience, w czarnych szpilkach i już wiemy, co dzieje się dalej. Dlaczego na przykład on mówi, o wow, jak ty pięknie dzisiaj wyglądasz, nie? Tak, gdyby nie było tego opisu, że to jest kobieta w sukience, w szpilkach, to byśmy nie wiedzieli, no dobra, wow, pięknie wyglądasz, ale o co chodzi, że pięknie wygląda, nie?
Wspominam o tej inkluzywności kultury, między innymi też właśnie, no to bardzo fajnie nam opisałaś, dlaczego to jest takie ważne, żeby kultura była dostępna i nie tylko kultura, prawda, bo jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, tak, i te różne opisy tego, co się znajduje na obrazkach, to powinno to być w każdym miejscu, prawda, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, bo troszeczkę osoby z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową są wykluczone z różnych rzeczy, które się dzieją na social media, a przecież social media to teraz jest bardzo duże źródło informacji, prawda? Bardzo duże źródło informacji i osoby niewidome korzystają z tego. Jedyne, co tam jest na przykład na Facebooku, telefon, który mamy tam wgraną aplikację czytającą, mówiącą, wszystko nam czyta, pięknie, fajnie, ale te programy nie czytają grafiki i zdjęć. Czyli w formie grafiki, jak coś jest, albo ktoś wstawia różne zdjęcia, my z tego nie widzimy. Często czytamy komentarze, żeby tam wywnioskować, pośrodkować, co może być na tym obrazie. To jest bardzo łatwa rzecz, czego też jeszcze mnóstwo osób nie wie. Wystarczy kliknąć w zdjęcie, jest wygeneruj opis, opis alt, czyli opis alternatywny. Wpisujemy pokrótce, ogólnie, co się dzieje na zdjęciu, bez żadnych jakichś szczegółów. Na przykład jak ja bym miała nad morzem zrobione zdjęcie, no to, że stoję w niebieskiej bikini. Właśnie sukience, nie no, bikini, wiadomo. Bikini stoisz, dlaczego czerwonej sukience? Na tle zachodzącego słońca. Mhm. Na przykład, nie? I ja już wiem, że chodzi o to, że... Prosta rzecz, tak, prawda? A ja już wiem, co jest na zdjęciu, nie? Bo często ktoś wstawia różne takie zdjęcia, później sobie z tego żartują, albo jakieś śmieszne, no nie wiemy wtedy, nie? I czasami można gafę palnąć, dać jakiś komentarz, a wszyscy, ale o co ci chodzi? No bo my to inaczej odbieramy. A propos czerwonej sukienki i takich tam, to powiedz mi, jak to jest być kobietą niepełnosprawną? Jak to być jest kobietą, matka? To jest pytanie, do którego dojrzewałam przez wiele lat. Dlatego, że ja tracąc wzrok, straciłam swoją wtedy kobiecość. Bardzo długo. Czułam się z tym źle, czułam się inna. Czułam się traktowana już jak niepełnosprawna, jak ktoś, komu trzeba dać uwagę. Musiałam długo do tego dochodzić. Dziś jestem już bardzo przepracowana. Sięgałam dużo w głąb siebie i też moje jakieś tam wykształcenie, to wszystko w ogóle mówię, że w życiu nie ma przypadków. Naprawdę nie ma przypadków. Ja nigdy nie przypuszczałam, że ja kiedyś zrobię jakieś studia pedagogiki, że zrobię jakąś szkołę psychoterapii, że będę jakoś pracować nad sobą, nad swoim ja, nad swoim wewnętrznym dzieckiem, nad tym, żeby czuć się totalnie... tak jakby też wyzwolona z tej swojej niepełnosprawności, żeby to zostawić gdzieś z boku, żeby odnaleźć siebie i to, co jest ważne we mnie, nie? Dlatego ja bardzo czuję się dobrze wśród ludzi, którzy... gdzie sama zapominam o niepełnosprawności. Ja bardzo często zapominam o tym, że nie widzę, dlatego że widząc ponad 20 lat doskonale, mój mózg cały czas bazował na wzroku. A wzrok to jest ponad 80% postrzegania rzeczywistości otoczenia. My po prostu cały czas wszystko obserwujemy. Nawet jak usłyszymy, że coś, nie wiem, że kot zamiałczał czy coś, to nieraz patrzymy, co on chce, nie? Mikuś tylko raz na przeskok. Tak, ale chodzi o to, że ja do tej pory, jak się drzwi otwierają, czy coś tam się zatłucze, to ja się obracam patrząc, co to jest, nie? Ktoś coś ogląda, jakieś zdjęcia, długo coś opowiada, to ja tam podglądam, co on tam patrzy, nie? Co on tam ma za zdjęcie? No cały czas mój mózg po prostu widzi, on nie chce przestać widzieć. To jest coś takiego właśnie zaskakującego, że na pierwszy rzut oka, jak ty używasz telefonu, to ja tak patrzyłam, dlaczego ty się gapisz w ciemny telefon? Co nie? Ja sama w ogóle po jakimś czasie się złapałam na tym, że jadę na przykład w autobusie, włączam sobie w telefonie tak zwaną kurtynę, czyli ciemny ekran. Po pierwsze, oszczędność baterii, ja nie widzę i tak tego, a kto, poza tym ktoś z boku, kto siedzi, po co mam się patrzeć w ogóle w telefon, co ja tam robię, skoro ja i tak głosowo obsługuję to, nie? Czyli tam sobie palcem normalnie jeżdżę, gestami, wszystko i ten telefon mi mówi wszystko, co robię, nie?
No i właśnie po bardzo długim czasie sobie uświadomiłam, że ja jadę, patrzę się po prostu w ten telefon, który jest ciemny. Tak jest. I co osoba z boku może sobie pomyśleć, nie? Co ona robi potem przecież, się dziwi, nie? Że są te rzeczy, że niepełnosprawny i jeszcze jest troszeczkę niesprawny intelektualnie. Jak się gapisz, wystąpię. Ja już wiem dlaczego. Kiedyś był taki dzień otwarty komunikacji miejskiej. Tam mnie ktoś poprosił ze znajomych. Dostępność komunikacji, był postawiony jakiś tam nowy, nie pamiętam, tramwaj, autobus. I mogli przychodzić z zewnątrz ludzie i pytać się w ogóle o niepełnosprawności, o dostępność, jak my korzystamy z komunikacji i tak dalej. I ja nie zapomnę, tak, to mi chyba wtedy też dużo dało do myślenia, jak pan, właśnie nie pamiętam, kierowca albo motorniczy, zadał takie pytanie mi, nie? Powie mi pani, dlaczego wszystkie osoby niewidome jak są, one wiecznie ten telefon mają jakoś tak dziwnie przy uchu, nie? A ja sobie wtedy uświadomiłam, kurczę, przecież my bazujemy na słuchu. Jak nie mamy słuchawki, nie słyszymy, to często jest chaos w autobusie, nie? Jest hałas i tak dalej. I te osoby, żeby usłyszeć, na przykład, bo jak nam wiadomość czyta telefon, przykładają gdzieś tak dziwnie tym głośnikiem do ucha i tak nasłuchują, nie? I to z boku może śmiesznie wyglądać, bo my nie dzwonimy naturalnie, że mamy ten telefon i rozmawiamy, tylko jakoś tak dziwnie odwracamy ten telefon, nadsłuchujemy, wsłuchujemy się. I ciągle jakoś z tym telefonem widzę, jesteś na ręce. A propos telefonu, to widzę, że jesteś starej daty, bo pokazujesz telefon właśnie tak, że wyciągasz na palce. A teraz dzieci to przykładają po prostu całą dłoń tak. do tego. Tak, bo one już smartfony, a nie słuchawki. To nie, ja tak, ja jeszcze, ja i tak tutaj bardzo grzecznie siedzę, bo ja bardzo dużo gestykuluję. No to ja się, nie widziałaś przez ten wywiad, ale ja cały już zmieniłam pozycję 700 razy, nie? Czyli tak samo. Tak, bujam się w lewo, prawo. Tak. Wiesz co, jeszcze tam w międzyczasie usłyszałam coś takiego, że ty po utracie wzroku mówiłeś, że straciłaś swoją kobiecość i zaczęłaś się czuć niepełnosprawna, nie? Że ludzie cię ludzie cię traktowali jak niepełnosprawną, że ty nie czułaś się niepełnosprawną. Coś takiego jest przecież, nie? Mhm. Niepełnosprawności, że niepełnosprawni to są tam wszyscy inni, a ja też nie chodzę, ale ja nie jestem niepełnosprawna, wiesz o co chodzi? Wiem, to jest ważna taka rzecz. Tak. To jest ważna rzecz, że my sami ze sobą tego nie odczuwamy, bo funkcjonujemy, no tak jak ty, tak jak ja, my mieszkamy same, tak? Radzimy sobie, mamy wszystko tak zrobione, żeby sobie fajnie radzić. Ja zawsze powtarzam, mieszkając ileś lat na wynajmowanych pokojach, że czasami tak stałam taka zdziwiona, konsternacja i halo, ale to ja mam tą niepełnosprawność na orzeczeniu, czy te dziewczyny powinny mieć na przykład, nie? Które uważają się za pełnosprawne. Kto to jest niepełnosprawny? Bo czasami ludzie... My jesteśmy ludźmi i tak, ja nie widzę to, że sobie radzę, po prostu też taka jestem. Jeden sobie radzi, drugi nie radzi. Jeden potrafi, nie wiem... A to jest tak samo jak ze sprawnymi. Dokładnie. Jeden sobie radzi, drugi sobie nie dokładnie. I ja, będąc na tych różnych pokojach wynajmowanych, w mieszkaniach, gdzie mieszkały inne osoby pełnosprawne, tak zwane pełnosprawne, to mi też bardzo dużo dało takich lekcji, wyniosłam z tego, jak się napatrzyłam. I taką esencją tego wszystkiego było, jak siedziałam sobie na kawie z kolegą, który chodzi po górach, który prowadzi survivale, który jest mega wysportowany i w ogóle. Ja pamiętam wtedy tak się trochę, jeszcze miałam taki w sobie bunt, jakiś taki żal po tej utracie wzroku, że ja tego nie mogę, tamtego nie mogę, że tyle rzeczy bym chciała zrobić. A on do mnie mówi, Madzia, co ty mówisz? Ja tak siedzę z tobą, rozmawiam, znam cię już parę lat i tak cię obserwuję i uwierz mi, że ja czasami się czuję bardziej niepełnosprawny od ciebie pod względem życiowym. Wydaje mi się, że my jesteśmy po prostu my sobie często to wmawiamy. Tak. Ale też my osoby... To jest tak, jak myśmy ostatnio rozmawiały, że my mamy stereotypy, że sprawni mają stereotypy. Tak. Wiesz, i to jakby my ich stereotypizujemy, że oni mają wobec nas stereotypy tak. i się tak zakręcimy w kółko, no tak, nie? Tak, ale ja, to jesteś kolejną osobą, która ja dokładnie tak samo mam, która to mówi właśnie, że jej się cały czas wydaje, że coś nie robi dobrze, że jakoś tak słabo, że nie wychodzi i tak dalej, a jakby jest cała spora grupa ludzi, która mówi, no ale co ty robisz to i tak. I jakby te nasze sukcesy nam się wydają tak jakby mniejsze. Tak. Wiesz.
Już nie mówiąc o tych wszystkich ludziach, którym inspiruje to, że ty w ogóle wyszłaś z domu, nie? Tylko bardziej mówię o tym, że rzeczywiście osiągasz jakieś rzeczy i ty ich jakby nie zauważasz, bo masz tak wysoko poprzeczkę ustanowioną przez samą siebie. Mimo to tego, prawda, że w związku ze swoją niepełnosprawnością teoretycznie powinnaś sobie tą poprzeczkę dać niżej. Na zasadzie takiej, no kurde, jestem niepełnosprawna, nie za bardzo potrafię, więc no wiadomo, no nie mogę tego, tamtego i siamtego, nie? A ty nie, mówisz, dobra, będę jej chodzić po górach, nie? Ostatnio taką książkę czytałam, która się tam nazywa Nie widzę przeszkód i to napisał gościu, który też nie widzi, no nie? I on mówi, że osoby niewidzące, które chodzą po górach, to wariaty. Tak czasami osoby z boku nas postrzegają, ale ja równie dobrze mogłabym powiedzieć o nim, że jest wariat, bo skoro mówi, że my jesteśmy wariaci, to znaczy, że on też jest wariat, bo nie widząc, nie może też gdzieś tam bazować tylko na swoim zdaniu i swoim tak jakby spostrzeganiu, tak? Mhm. Że po co osoba niewidoma idzie w góry? Tak. Nawet on tego czasami nie rozumie, nie? Tak. I czy osoby widzące gdzieś z boku tak samo spostrzegają to? Sytuacja z wyjazdu z grupą właśnie razem na szczyty. Trzy różne trasy i schodzą osoby trasą tak jakby z morskiego oka. No i niektóre osoby niewidome od razu widać po oczach, że one mają problem ze wzrokiem, nie? Albo idą właśnie w ręce, trzymając tą białą laskę. I szły osoby widzące z przodu, no i komentują, nie? Ty widziałeś? Tam to chyba niewidomy był. A drugi, no co ty, jak, kuźwa, niewidomy w górach, co ty mówisz? Po co niewidomy w górach? I moi znajomi za nimi szli i właśnie opowiadali, bo oni tak, wiadomo, jedni szli szybciej, drudzy z tyłu gdzieś tam, a ci znajomi moi z tej grupy właśnie razem na szczyty szli i mówią, tak, 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 dobrze, pani mówi, nie, tak, jest z nami osoba niewidoma. No i oni taki zaciekawieni byli, ale jak, po co, przecież niewidoma, przecież ona potyka się, nie widzi nic, dlaczego ona po górach chodzi, nie? Ja zawsze tłumaczę, że ja uwielbiam chodzić po górach, dlatego że uwielbiam po pierwsze zmęczenie, uwielbiam jak się coś dzieje, jak nie ma nudy, a przede wszystkim zapachy przyrody, lasu, drzew, żywicy, pory dnia, mgły, świtu, zmierzchu, to są najlepsze zapachy świata. Niech się Chanel chowa. Dokładnie, uwielbiam. Ale czy to nie jest też tak, uwielbiam, że osoby niepełnosprawne dyskryminują osoby niepełnosprawne? W sensie, że my mamy nawzajem też swoje stereotypy jakieś oczywiście, takie między nami. Że jest. Bo... I mi się wydaje, że my jesteśmy jeszcze bardziej surowi wobec innych niepełnosprawnych niż osoby sprawne wobec osób niepełnosprawnych. Różnie to bywa, to zależy wszystko od człowieka, od kontaktu, czy się ma jakiś kontakt z niepełnosprawnością, czy nie ma, czy... To jest bardzo, bardzo różnie. To mówię, to nigdy nie powiemy tak jakby stuprocentowo, nie? Jak jest, no bo tego nie można tego stwierdzić. To jest kwestia człowieka, charakteru, otwartości człowieka. No ile osób jest tak zwanych pełnosprawnych, którzy są tak zamknięci w sobie, którzy mają problem z wyjściem z domu, do społeczeństwa. Mnóstwo osób się pyta, a kto tam będzie na tym wyjściu, a kto tam? Ja tam nikogo nie znam, ja nie pójdę, bo ja nikogo nie znam. Ja nie widząc, szukałam jakiegoś rozwiązania dla siebie po utracie wzroku. Odnalazłam grupę, która się dopiero tworzyła razem na szczyty, zdobywaliśmy koronę grup Polski. Pojechałam totalnie w ciemno, nie znałam nikogo. W ciemno. Totalnie. Nie widząc, pojechałam dosłownie z obcymi ludźmi. W ciemno. Dokładnie. Dlatego pojechałam i ja nie mam z tym problemu. Nieraz gdzieś tam w towarzystwie, jeszcze pamiętam, te pierwsze lata były takie, że bardzo przeżywałam, że to bym chciała zrobić to. I tak siedzieliśmy w towarzystwie i kolega, który jest strażakiem, właśnie też po górach chodzi, to takich bardzo wysokich, nie tylko w Polsce. I tak słucha mnie i ja mówię, matko, ja to tam teraz mam taki ograniczony ten kontakt z ludźmi, nie mogę tak bezpośrednio jakoś i tak mówię. A on do mnie mówi, Madzia, ty jesteś tak strasznie kontaktowa, to ja nawet nie chcę wiedzieć, jaka ty byłaś, jak widziałaś, nie? Tak. Dlatego ja sobie czasami wmawiałam, że mi to niewidzenie tak dużo zabiera, nie? Tak. Bo nie widzę siebie z boku. Najgorzej jest zobaczyć siebie gdzieś z boku. Najgorzej albo najlepiej. Najgorzej, najtrudniej. O, może złe słowo. Najtrudniej jest zobaczyć siebie z boku, bo dużo, dużo rzeczy się w sobie nie zauważa, nie? Dopiero jak ktoś gdzieś nam powie, to człowiek dopiero ding, czerwone światełko, kurczę, faktycznie tak jest, nie? Tak, podsumowując to, chciałabym powiedzieć taką jedną rzecz, nie wiem, czy się zgadzasz,
że jest coś takiego, że często w takiej retoryce na temat osób z niepełnosprawnościami to się mówi, że no bo trzeba im ułatwić na przykład nie wiem, zdobywanie pracy, bo oni mają, bo są bardziej nieśmiali, bo mają jakieś takie trudności, albo trzeba coś im zrobić takiego, bo oni mają. A ja zawsze mówię, ale przecież są też osoby sprawne też są nieśmiałe. No osoby właśnie. Sprawne też mają migreny, też mają jakieś problemy, wiesz o co chodzi, jakąś kruchą psychikę. Więc tak naprawdę... A ile osób jest bezrobotnych? Tak. Więc sprawnych. Ile osób jest bezdomnych, bo sobie w życiu nie poradziło, chociaż mają sprawne ręce, nogi, wzrok, słuch, tworzenie takich rzeczy wszystko. Specjalnie dedykowanych, jakichś ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami, to prowadzi do takich, w sensie takich nieprzemyślanych ofert pracy, bo już widzę, że się pojawiają te, jak u nas na przykład w Parku Technologicznym giełda pracy, która jest skierowana do specjalistów, którzy, jeżeli mają jakąś niepełnosprawność, to super. Wiesz, to jest takie właśnie fajne, że to nie jest klucznik, że to nie jest ochroniarz i to nie jest pani sprzątaczka, dokładnie, nie? Tylko to dokładnie. Jest rzeczywiście miejsce przyjazne, którym może osoba, która jest specjalistą, a ma akurat dodatkowo jakąś niepełnosprawność, że tak powiem, bezpiecznym, w takim przyjaznym miejscu sobie pracować. Dla ludzi, dla społeczeństwa ogólnie takie też jest spostrzeżenie tej naszej niepełnosprawności poprzez pryzmat wiecznego pomagania nam, zbierania pieniędzy na rehabilitację, na wyjazd, że my ciągle coś chcemy, że my potrzebujemy ciągle tej pomocy, nie? Bo o tym się mówi bardzo głośno wszędzie. Za każdym razem. Teraz idą święta, Mikołajki, ciągle dla niepełnosprawnych, fundacje, niepełnosprawni, fundacje, dzieci, niepełnosprawni, rehabilitacja i ciągle tak jest. I dlatego pierwsza myśl taka jest, ogólna, że nam trzeba pomóc, że my potrzebujemy pomocy albo specjalnego jakiegoś traktowania, nie? No, ale nie mówi się o tym, że właśnie osoby z różnymi niepełnosprawnościami, tak samo jak każdy inny, pracują w zawodach, są wykształceni, pokończyli studia i to nie jedne kierunki, że są prawnikami, przecież osoby niewidome. Ile osób niewidomych jest prawnikami? Studia prawnicze skończyli. No, niewidomych się kojarzą tylko z masażystami, także... Tak. No i że mają doskonały po prostu słuch. Wszyscy pięknie śpiewają, grają na instrumentach. To jest taki stereotyp, ale to też się bierze skądś, bo kiedyś w szkołach faktycznie był nacisk taki na muzykalność, no bo no, z niewidomymi, żeby coś robić, to trzeba wynaleźć, tak? Można wydobyć ten głos, często te osoby mieszkały w internatach, poza szkołą trzeba mieć jakieś zajęcia dodatkowe. No to tworzyło się coś, co jest dostępne, nie? Ale to też jest takie stereotypowe. To nie jest tak, że wszystkie osoby niewidome mają doskonały słuch, bo po prostu uczymy się Madzia, że my słuchać. Tak. Jeszcze jeden odcinek minimum zrobić, bo dokładnie. Kończy nam się czas. Bo słuchacze tego już nie wytrzymają. W sensie już wszyscy dojechali do pracy, wszyscy dojechali już do miejsc docelowych, bo jak znam życie, to wszyscy słuchają tak jak ja w samochodzie. Więc będziemy kończyć, ale tak. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz, bo wydaje mi się, że jest więcej wątków, które mogłybyśmy poruszyć. Więc dzisiaj mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie się po prostu zapoznają z Twoją osobą i przyzwyczają się do Ciebie, bo będą Cię jeszcze nie raz tutaj spotykać, mam nadzieję, na naszym kanale. Zapraszam Państwa wszystkich na nasze social media, na social media Kulawych Rozmów i również Paranormal Activity, również na fanpage Magdy, który się nazywa Gotowanie w ciemno, który będę chciała reaktywować, ale jeszcze nie mam z kim. Bo to tak właśnie jest. Może dzięki tak. Naszej tutaj audycji kogoś znajdziesz, kto będzie chciał z Tobą współpracować, więc polecam odszukać fanpage Magdy i zapoznać się z tym, co Magda robi, a robi naprawdę fajne rzeczy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do ja następnego. Również dziękuję.